Cię. Chwała Tobie, Chryste. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. To pierwszy raz w dziejach historii zbawienia. Maryja jawi się jako Maryja Pocieszycielka strapiona. Gdzieś tam w zakamarkach weselnego domu czai się niepokój, a nawet paniczny lęk, bo to już jutro rozejdzie się wieść, że zabrakło wina. Póki co trwa jeszcze zabawa, ale jest ona już nasycona octem niepokoju i lęku. Nie wszyscy wiedzą, że czai się niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, ile z kobiet, które przebywały w osobnej sali, zorientowało się, że coś takiego zawisło nad tym weselnym domem. Maryja jednak wiedziała. Ona dostrzegła ten niepokój i w ten sposób postanowiła pocieszyć strapiony poprzez interwencję u swojego syna. Spójrzmy przez chwilę i zatrzymajmy się w tej balowej sali weselnej i w tym wydarzeniu, które dla naszej kultury, zwłaszcza dla współczesnej cywilizacji, ma trochę posmak Sielanki Szymonowicza. Oto taka bardzo radosna scena, naraz wino, które zadziwia starostę weselnego. Właściwie to nic nie kosztuje, jedynie wrażliwość Maryi i wszechmoc Jezusa. Ale trzeba jakoś przekopać się przez tę naszą kulturową łatwość i zobaczyć, że pocieszycielka strapiony nie jest sługą smutnych, która wykonuje czynności, nie zapraszając do współudziału. Pierwsza rzecz, która dokonuje się w Kanie Galilejskiej, to jest odkrycie przez Maryję, że jej syn staje się coraz mniej jej synem. Nie widzieli, mija 18 lat od dnia, kiedy w świątyni jerozolimskiej ona jako matka, normalnie mająca poczucie odpowiedzialności za dziecko, mówi: jak to mogłeś uczynić? Oto ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. On mówi: cóż jest, żeście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że w sprawach ojca winienem być? Maryja teraz, kiedy on, pamiętajmy, że po 30 latach pobytu wyszedł z domu, dokonał się już akt chrztu na Jordanie, a teraz Jezus był 40 dni na pustyni. Nie widziała go od kilku, może kilkunastu tygodni. Teraz przychodzi, przekraczając konwencję, ponieważ nie wypadało kobietom z sali kobiecej przechodzić do sali, gdzie parowali mężczyźni. I patrzy w jego oczy i zauważa, że to jest ten sam wzrok, który widziała wtedy w Jerozolimie, w świątyni, że on coraz bardziej oddala się od niej, aby stać się posłusznym temu posłannictwu, którym było: pokarmem moim nie spełnić wolę mojego ojca. Maryja wie, to już nie jest Joszua z Nazaretu. Teraz odkrywa, że ona rzeczywiście staje się matką, coraz bardziej zaczyna to rozumieć, matką Boga. W tych oczach widzi tę moc. I dlatego skromnie mówi: synu, jest problem, wina nie mają. A Jezus właśnie jakby z tego oddalenia swojego bóstwa mówi: cóż to jest, czy może nadeszła moja godzina, to nie mój problem. Ale jednocześnie, i to jest druga myśl,
Maryja odkrywa coraz bardziej bóstwo Jezusa. A teraz ta druga myśl wie, że On będzie jej powolny. Mimo, że jest Bogiem, to jednak ona jest Jego matką. Nie zraża się słowami, że nie nadeszła jeszcze moja godzina. Cóż to nas obchodzi? Ale mówi do sług, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maryja uczy nas w tej perykopie, że On jej niczego nie odmawia. Jest takie słowa pieśni polskiej maryjnej, które najbardziej ucierpiały od teologów. Lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki ucieszy. Jeszcze do tego dojdziemy, że on rzeczywiście się gniewa. I ona jest tą, która uśmierza gniew. Śmieją się teolodzy z intuicji wiary praojców, którzy głęboko zadumawszy się nad losem człowieka i jego kondycją, wiedzieli, że kto się ucieka do Maryi, nie zostanie opuszczony. Nie pożałowali tego, że zaprosili Maryję do Kany Galilejskiej na wesele. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Oto jest owa determinacja przekonania matki, że on z pewnością uczyni to, o co prosiła. I teraz następuje apogeum tego wydarzenia w Kanie Galilejskiej, którego my nie rozumiemy. Kana Galilejska to miasteczko, w którym jest tylko jedna studnia. Dla ironii ta studnia oddalona jest na pochyłości 1,5 kilometra od miasteczka. Mieszkańcy radzili sobie w ten sposób, że mieli takie pojemniki, takie cysterny jakby, które złapały deszczową wodę. I z tej wody korzystali ci, którzy mieli osiołki, którzy byli bogatsi, może szli do tego źródła po wodę. I teraz proszę sobie wyobrazić, Jezus mówi w porządku, chcecie, uważacie, że ja to potrafię, to ja was też wystawię na próbę. Napełnijcie stąd dwie wodą. I tego nie rozumiemy, bo cóż, dzwoni się po straż, przyjeżdżają, napełniają stąd. Ale oto człowiek, który dla tych sług może być nieznany, ten Jezus. I oni tak myślą, no 600 litrów wody, tyle trzeba było tej wody, aby napełnić te stąpie. No ale po co? Nie znamy człowieka. Kto nam zapewni, że rzeczywiście ta woda nie okaże się po prostu zwyczajną wodą? Trzeba było przekonać mieszkańców Kany Galilejskiej, aby oddali wodę ze swoich cystern. Bo przecież trudno było, czas nagrzył, schodzić 1,5 kilometra, ile wiatrze można przynieść, 30 litrów. A ich tam było może 20 tych sług. Bo to działo się w bardzo wąskim gronie. Zauważmy, że weselnika starosta nie wiedział, co się dzieje. I oni spowodowali, że mieszkańcy Kany zgodzili się oddać wodę. Zaryzykowali. I Maryja mówi, że aby ona mogła stać się pocieszycielką strapionych, to my musimy być jej posłuszni. Posłuszni jej zaleceniu, abyśmy byli posłuszni synowi. Kiedy tak zastanawiałem się, w jaki sposób można sobie wyobrazić dzisiaj naszą Kanę Galilejską, kiedy my tak bardzo prosimy o to, by ona była pocieszycielką strapionych, aby przymnożyła wina wiary, godności człowieka. Mówił ksiądz arcybiskup we wstępie o tym zagrożeniu nieustającym wrogów, którzy tak atakują Kościół, dlatego że on nie ma wina. Nie ma wina, ponieważ nie chce oddać wody. I przyszła mi na myśl taka sytuacja, która wydaje się dzisiaj niemożliwa,
do zrealizowania. Tak jak w Kanie Galilejskiej, myślę, że niektórzy ze słów mówili z pewnością: nikt nie odda, wielu nie odda wody, nie ubierzemy 600 litrów wody, żeby stało się wino. To jest niemożliwe, ludzie są zbyt zachłanni, nigdy nie wiadomo, kiedy padnie następny deszcz. I kiedy my się tak dzisiaj zastanawiamy, co takiego może być w Polsce, w Kościele polskim, co nie da się zrobić, to mi przyszła do głowy właśnie taka sytuacja, która miała miejsce w 1846 roku, 19 września, wtedy będzie rocznica. We Francji, w Alpach francuskich, na wysokości 1800 metrów, objawiła się dwojgu dzieciom, Melanii, Maksyminowi, Maryja, ubrana w strój wieśniaczy. I rzekła do nich: zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się. Jestem tu po to, by wam opowiedzieć wielką nowinę. I rzekła: jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i ciężkie, że dłużej nie mogę go podtrzymywać. Od jak dawna cierpił z waszego powodu. Chcę, by mój syn was nie opuścił. Muszę go nieustannie o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście nie wiedzieć, jak się modlili i co robili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęło. Dałam wam 6 dni do pracy. 7 zastrzegłam sobie i nie chcę mi go przyznać. To właśnie czyni ciężkim ramię mojego syna. Również woźnice przeklinają, mieszając z przekleństwami imię mojego syna. To są dwie rzeczy, które tak bardzo czynią ciężkim ramię mojego syna. Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy. Jeżeli macie zboże, nie trzeba go siać, kontynuowała. Zanim głód nadejdzie, dzieci w wieku poniżej 7 lat ulegną zarazie. Dla Saletki nawróciło się. Woźnice przestali przeklinać. Ludzie przestali w niedzielę wychodzić w pole, a jednak kara ich dotknęła. I tak sobie pomyślałem, że Maryja dzisiaj mówi, to może być Kana Galilejska, w której będzie się bardzo pieniło wino dojrzałej wiary, godności człowieka, ale trzeba jednego. Nie kierujcie w niedzielę, uszanujcie niedzielę. My oczywiście to tak, że sklepy i tak dalej. To też, to jest pewien zewnętrzny wymiar. I nie traktujmy tego w kategoriach grzechu, bo grzech czyni z człowieka niewolnika. Ja mieszkam obok sklepiku i widzę w niedzielę, że ludzie tak jak złodzieje wyjmują reklamówki z torebek, idąc z kościoła, rozglądają się, żeby coś kupić. Nie traktujmy tego w kategoriach grzechu, bo grzech to nie jest dobry wymiar. Bo grzech to zawsze jest coś takiego, że szatan podpowiada następny grzech. Wyspowiadasz się, unikniesz. Nie. Spróbujmy to zrobić coś innego, że oto jest Dzień Matki. Oto są imieniny lub rocznica ślubu moich rodziców. Ja w tym dniu zupełnie o tym nie pamiętam. Oni czekają na mnie. To jest ich dzień. A ja zajmuję się swoimi sprawami. Przeżyłem takie, to jest bardzo bolesne. Najmłodsza moja siostrzenica szła do bierzmowania i jej brat w tym czasie był w jakimś konflikcie z rodzicami i nie przyszedł na bierzmowanie. Nie było grzechu, ale był zepsuty wieczór. Wieczór, w którym coś się zmieniło, coś się zawiesiło w tym klimacie wzajemnej życzliwości. I Maryja mówi, że dała 6 dni do pracy.
siódmy zastrzegła sobie, swojemu synowi. I teraz, kiedy my rozpaczliwie patrzymy na Ukrainę, Syrię, Irak i mówimy, co my możemy zrobić? No nic nie robimy. Właściwie siadamy w niedzielę właśnie i oglądamy kolejne wiadomości, a moglibyśmy pójść do kościoła na nieszpory i pomodlić się w tej intencji. Ja jestem głęboko wewnętrznie przekonany, i to dotyczy także mnie, że gdyby Polacy uszanowali Dzień Pański, to wtedy ratują nie tylko siebie, posłuszeństwo sług nie tylko uratowało dobre imię gospodarzy wesela, ale przysporzyło radości uczestnikom tego wesela. Aż strach pomyśleć, bo wesele w żydowskim zwyczaju trwało 7 dni. Jeśli tego wina brakło w pierwszym dniu, to jest nie tak źle, ale jeśli to było w 7 dniu i Pan Jezus rozmnożył tego wina 600 litrów, nieźle musiało to się skończyć. Wielka radość uczestników wesela. Nie tylko raduje się dobre imię gospodarza. Ja tak sobie myślę, że to jest nasza Kana Galilejska na dzisiaj. To może zrobić każdy z nas. Każdy z nas może w niedzielę pójść na Eucharystię. Każda z pań i panów może pójść na tą uroczystość ubrana przyzwoicie, o czym się mało mówi. Tego dnia możemy zrezygnować z niepotrzebnych zakupów. Oczywiście, że można czasem raz na kwartał wybrać się z dziećmi do jakiejś galerii, żeby coś tam zobaczyć czy coś. Ale mi chodzi o pewien nawyk. To czasem robi wrażenie tego mojego siostrzeńca, który się zagniewał na Pana Boga i na złość Panu Bogu profanuje Dzień Święty. Spróbujmy zobaczyć, czy stać nas na taki gest. Nasza obecność tutaj mówi, że jesteśmy sługami Maryi. Ona mówi do sług, czyli do tych, którzy są jej najbliżsi. Ona ma do nich łatwy dostęp, bo do tej sali męskiej nie zawsze może przyjść. Nie wypada, ale ze sługami może rozmawiać w każdej chwili. Mówi, uczyńcie, co każe wam mój syn. A on zdaje się dzisiaj mówić, że trzeba przywrócić godność Pańskiemu dniowi. Jeżeli się przywróci godność niedzieli, to niedziela przywróci godność człowiekowi. Jeżeli odzyska godność człowiek, to taką godność odzyska rodzina. Jeśli odzyska rodzina, to parafie i tak dalej i tym podobnie. Ja jestem przekonany, że to nasze politykierstwo, kiedy się spotykamy w jakichś gronach i narzekamy, to są jałowe, zmarnowane czasy. Dzień Pański. Panu, jak mówił przed prorokiem, siejecie, ale zbiory macie słabe. Dlaczego? Bo się nie modlicie i nie zachowujecie szabatu. Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam syn. A stało tam 600. Trzeba było znaleźć 600 litrów wody. Czy jestem w stanie w niedzielę napełnić stąpię wodą w szacunku tego dnia, w szacunku dla siebie, dla swoich bliskich. Wtedy przychodzimy do Matki Pocieszenia i ona jest tą, która pomaga nam i zapewnia nas, że ona zajmie się naszymi strapieniami, także tymi, które przynieśliśmy cię tutaj, co widać w darach ofiarnych będzie, bo tych kartek jest bardzo, bardzo dużo. Pocieszycielka strapionych zawsze przychodzi we współpracy ze swoimi sługami. Czy jestem sługą Maryi? Oto pytanie, drodzy Galilejczycy z Kany Galilejskiej.